Siema, tu Stetilum. Zamierzam teraz grać w grę, która była moją pierwszą grą, którą grałem na tym kanale, którą też dosyć długo nie grałem, a zamierzam w nią grać z tego powodu, że wyszedł właśnie dodatek Roads to Power. I w Roads to Power jest jedna rzecz, która mnie bardzo ciekawi, a mianowicie jest to tryb przygodowy, tryb, w którym możemy grać jako najemnik, możemy grać jako osoba bez ziemi. No i z góry chcę powiedzieć, że nie oglądałem żadnych poradników na ten temat i nie wiem, jak to może wyglądać. Znam tylko takie podstawy, jak na przykład, że jest obóz, możemy ten obóz przemieścić, możemy się przemieszczać z tego obozu, żeby wykonywać questy i tak dalej. Tutaj chcę grać na ziemi Polan w najwcześniejszej dacie startowej i chcę stworzyć swoją postać, która będzie właśnie takim rzeźbiarzkiem potencjalnym, wykwalifikowanym w walce, ale też chcę ją właśnie stworzyć trochę tak na swoje podobieństwo, bo nie możemy właśnie w tej dacie startowej, możemy wybrać teoretycznie, ale nikogo nie ma mniej więcej w tej części Europy, która mnie głównie interesuje. No ale jak już powiedziałem, stworzę swoją własną postać i zaraz ją zobaczycie. To jest postać, jest on wykwalifikowanym taktykiem, jest odważny, jest robust, jak to będzie po polsku, nie mam pojęcia, jest silny. No, chciałem go stworzyć na swoje podobieństwo. Jako, że zaczynamy na ziemi Polan, jako słowiański poganin, to chciałem nadać takie staropolskie imię, a nie miałem pomysłu, więc po prostu nazwałem go Grzmichuj. I jest to ród Stetilum. Myślę, że możemy zacząć. Dałem mu też sporo punktów prowess. Nie powiedziałbym zminmaksowany, ale jest z dużym nastawieniem na to, żeby być po prostu wojownikiem, bo będzie właśnie się zajmował wojowaniem. Będę grał na Ironmanie, żeby nie było żadnego cheatowania. Tylko na chwilę się wcześniej zdążyłem zalogować w tej grze, żeby ogólnie obczaić, jak wygląda menu i tak dalej. Więc w sumie jestem tutaj dosyć na świeżo i mamy do wyboru naszą ścieżkę, albo możemy być takim najemnikiem, który ma swoją taką prywatną zgraję wojowników, albo możemy być możemy być bandytą, albo możemy być jakimś dyplomatą. Ogólnie jak będą się pojawiały te wiadomości, to nie zamierzam ich całych czytać, tylko może po prostu streścić ich sens, z góry mówię. Jeśli chodzi o cięcia w tej serii, to jeszcze nie wiem, zobaczymy. Będziemy najemnikiem. Powiedzmy, zbudujemy armię. Tutaj mamy swoje provisions. To jest nowy surowiec, to jest po prostu jedzenie, którego głównie używamy, jak chcemy się poruszać, ale wiadomo, no jak mamy większą zgraję wojowników, to ono jest zużywane, na razie nie jest zużywane, bo jestem sam. Jeśli chodzi o fokus, to mamy nowy fokus. No, mamy same nowe fokusy, tak naprawdę, bo wszyscy ci poszukiwacze przygód mają tylko jeden fokus. No i bierzemy Valor. Marshall Skin Face, length 15. Nie wiem do końca, co to znaczy, ale to są chyba te questy, które wykonujemy. Advantage i siła żołnierzy Men at Arms. To Advantage plus 10, plus 15, no okej, okay. No oczywiście to wybieram i będziemy się pomału uczyć. Co jeszcze? No w sumie nic, mam 3 kryminalne kontrakty dostępne. Na razie nie chcę psuć sobie reputacji, jako że mogę po prostu wykonać zwykłego questa, który daje całkiem sporo złota, 131. I będę podróżował. No dobra, może jeszcze od razu go nie biorę, bo może pojawi się event. No, jestem sam. Może pojawi się event, że będzie chciał dołączyć. Nie ma. Dobra, może to będzie quest, który będę w stanie wykonać sam. Mogę sobie wyznaczyć osoby, które będą mi towarzyszyć. Nie ma takich osób.
i podróżujemy. Danger, float, fair. Okej, okay, Elżbieta zarządza naszymi zapasami żywności. I ujawniła, że one są bezużyteczne, bo nie były dobrze przechowywane. No jedzenie spleśniało. Okej, okay, możemy po prostu stracić trochę tych prowizji i jest 20% szansy na to, że zachoruję, jest nawet szansa na to, że umrę, jeśli wybiorę drugą opcję. Albo mogę po prostu ukraść to od lokalsów. Jest trochę szansy na to, że losowy członek tej drużyny zostanie ranny. Jest mniejsze ryzyko z tym. O, no, jest 20% szansy na to, że zachoruję. I oczywiście to się wydarzyło. Okej. Okay. Jesteśmy w Szczecinie i tam jest sporo zbrodni, wiadomo. Ale jesteśmy tylko świadkami tych zbrodni. I jest dobra opcja, żeby zdobyć trochę złota. Czy chcemy... Czy chcemy ryzykować swoją reputację i zdrowie, kiedy jesteś chorzy? Chcemy. I próbujemy teraz kogoś obrabować. 90% szansy na to, że to się powiedzie. Ona straci o mnie opinię i będzie miała na mnie gracz. Będzie próbowała się może zemścić. I zyskamy trochę doświadczenia z... tego stylu życia. Okej, okay, uciekła. 90% szansy na to, że ucieknie. 9% szansy na to, że ucieknie i to się wydarzyło. No trudno. Ale przynajmniej wyzdrowiałem. I kolejnego możemy spróbować obratować. Teraz 91% szansy powodzenia. No teraz to się nie może nie udać. I zapłacił. I kolejny. 91%. Zapłacił. Dobrze naoliwiona machina. W ogóle skąd ona się wzięła? Ona jest... Nie pamiętam, żeby ona dołączała do naszego obozu, ale okej. Okay. Dobra, to ogólnie chodziło o to, że... Oni wykonują jakąś pracę fizyczną i chcą, żebym udzielił im pomocy. Ale jak im pomogę, to stracę prestiż. Więc niech sobie nawzajem pomogą. Zyskają o sobie nawzajem opinię. Okej, okay, i to jest ten quest, który przyjąłem, żeby po prostu kogoś obrabować. Myślałem, że będziemy zatrzymywali bandytów, a nie będziemy sami bandytami. Ale w sumie ta płaca, ta praca dobrze płaci. Więc cały czas jesteśmy w tym Szczecinie. Okej. Okay. Mamy tu jakiegoś gościa, który jest dobry właśnie w walce wręcz i w skillu militarnym. On chce nas dołączyć, tak? Ale jest tylko 57% szans na to, że dołączy. Spróbujemy i dołączył. Okej. Okay. I co, będziemy tutaj tak długo siedzieć, aż cały Szczecin obrabujemy? Dobra, widzę, że tutaj jest tylko szansa na kolejne zaopatrzenie. Nie wiem, czy jak będziemy w błocie, to będziemy zdobywali to zaopatrzenie pasywnie, czy może trzeba jakiś budynek zbudować. Jak wrócę do obozu, to zobaczę. Bo budynków nie można budować bez złota, a teraz troszkę się obłowimy. No dobra, ten event daje tylko złoto. W ogóle to właśnie chciałem sprawdzić, czy to złoto, które mamy w ekwipunku, jest dostępne globalnie. W sensie, że jak zdobyliśmy je w Szczecinie, to czy nadal mogę go użyć w obozie. Wygląda na to, że mogę. Więc dobrze by było zbudować... Zobaczyć, co to jest dostępne. Okej, okay, tutaj mam max size Met Arms, czyli możemy rekrutować ludzi. Efektywność rycerzy to też może być dobre. Rozmiar Met Arms i ich damage jest zwiększony. Domyślam się, że to jest pierwszy level tego budynku. Te provisions capacity, więc zwiększa się to capacity na właśnie jedzenie. Travel speed też max size plus 3. Ilość rycerzy, efektywność rycerzy, efektywność Men at Arms,
Travel Speed, Travel Safety. No, ale trzeba zacząć od złota, bo nie ma sensu rekrutować nikogo, jak się nie ma czym zapłacić, a nie chcę, żeby pasywnie to złoto ubywało. Więc wybuduję to, może to potem lepsze. Zobaczę, ile złota ogólnie tutaj zdobędę. Kolejny follower. A nie, to jest ten, który już chyba jest, bo mam szansę się z nim zaprzyjaźnić. Add Devotee Agent slot. On będzie używał intrygi i dyplomacji. Czy on ma intrygę i dyplomację? Ma, ale słabo. Albo mogę odmówić i zyskać prestiż. Okej, czy zostaliśmy odkryci z tym, że próbujemy obrabowywać ludzi. Czy ja mogę po prostu stąd uciec? Bo nie chciałbym zostać na pierwszym poście aresztowany. Fire and Friends. Okej. Okay. Jest jakaś społeczna, socjalna aktywność w naszym obozie każdej nocy. Okej, okay. Ktoś ją obwinia za to, że często muszą się przez nie poruszać. Ogólnie się kłócą. Jest szansa, że każdy z nich zyska opinię, ale jest większa szansa, że ja stracę opinię o Elżbiecie. To jest to samo, tylko inne rozłożenie procentowe. Okej, okay, to jest Diplomacy Challenge, więc raczej tego nie wygram, bo moje dyplomacji jest piątką. Albo mogę to olać i stracić stresu, czyli w ogóle nic nie stracić, nie zyskać. No dobra. Okej, okay, to jest ten skin. Okej, okay, on ma swoje fazy, tak? Mogę się usunąć. Usunąć z widoku. Bo tu, aha, to są countermeasures, czyli środki przeciwdziałania. Okej, okay, i mogę. Okej, okay, już rozumiem. Czyli żeby zdobyć postęp, muszę swoim followersom dać odpowiednie zadania. To jest footpath. Okej, okay, czyli każdy będzie się przyczyniał zależnie od tego, jaką mają intrygę i jaką mają umiejętność walki. Oni wszyscy mają dosyć wysoką umiejętność walki. No nie wiem, jak Elżbieta w sumie. Choćby tak średnio, ale ma jakąś intrygę. Gabler. Dyplomacja i intryga. Okej. Okay. I teraz te fazy posuwają się szybciej i co fazę wygląda na to, że mamy szansę na event. Jego możemy zapłacić mu, żeby dołączył do naszego obozu. Sambor. Sambor jest. No, mamy lepszych followersów. 50 sztuk złota to całkiem sporo. Ale mogę od niego odkupić artefakt. Detailed Maps. Travel Speed plus 20, Travel Safety plus 20. Ale nie martwię się teraz o nasze podróże. Chociaż, no. No nie jest to artefakt taki, żeby mi na nim jakoś specjalnie zależało. Ale jak... No dobra, chyba kupię ten artefakt. Jak tam z obozem? Ten Barber Stand już został wybudowany i mam teraz pasywny przychód. No, tu jest napisane, że to 0,2 sztuk złota. O, ciekawe. Czyli mamy ten budynek.
i możemy go rozwijać nie dość, że tą normalną ścieżką, to jeszcze możemy taką przybudówkę zbudować i jakoś wyprofilować ten budynek, tak? No dobra, na razie chciałem sprawdzić tylko, czy będzie mnie stać na rozbudowę podstawy. Za chwilę zajrzę do tego, w jaki sposób będę mógł go sprofilować. Myślę, że jak mamy dużo takich testów na walkę wręcz, a nie miałem żadnych testów na skill militarny, taki typowo, i nie mam też żadnych ludzi, którymi możemy kierować w walce, to lepszy będzie galant. Ostatecznie. No i jeśli mamy kogoś używać w walce, tylko czempionów, rycerzy. Więc możemy pójść w rycerzy. Nie wiem, jakie to są limity. Ale ostatecznie, jeśli dojdziemy do galanta, to będziemy mieli troszkę zwiększoną walkę wręcz. Plus 75% efektywności rycerzy. Okej. Okay. Mogę tutaj kliknąć Execute Scheme. Widzę, że to się w ogóle nie posuwa do przodu za bardzo. Czyli wydam punkty przewagi, których powinienem mieć trochę. Żeby mieć większą szansę na sukces, która nie jest zbyt... Dobra, zobaczę, czy coś jeszcze w tym zmieni. Okej. Okay. Ten event i tak się pojawił. Spróbujmy wykonać tą misję natychmiast. I ten, z kim się udał. Okej. Okay. To był całkiem dziwny quest. Nie spodziewałem się tego, że będę... No, może jakbym czytał w całości te wiadomości, to bym wiedział, o co tutaj chodzi. No, ogólnie rabowaliśmy obywateli Szczecina. Okej, okay, dostaliśmy prowizję, dostaliśmy złoto. Czyli to, co chciałem. Okej, okay, znowu włamanie się do grobowca. Nie chcę ryzykować bycia pojmanym. Okej, okay, Elżbieta jest chora. Co z tym zrobimy? Możemy przedłużyć podróż tylko o 21 dni, ale ona wyzdrowieje. I teraz jak zajrzę do swojego obozu, tutaj są followerzy, to Elżbieta powinna być, no, nie jest najzdrowsza, ale nie ma już choroby, tak? Okej. Okay. Chciałem zebrać trochę więcej złota, zanim zacznę rekrutację żołnierzy. Widzę, że tutaj też jest rozbudowa całego pawilonu, głównego namiotu. Odblokowuję rolę oficera. I to też zwiększy ilość men-at-arms i ostatecznie zwiększy ilość wszystkich budynków, które możemy tutaj mieć. Tu mam kolejny napad na podróżników. No, ogólnie, jako że to są questy, które wymagają intrygi, no to wiem już, że wezmę ten. Ale chcę rozbudować barber stand. 120 sztuk złota. Ale daje przychód, więc na długą metę to się zwróci. Ogólnie jestem bez żony, więc okej, mogę szukać tylko i wyłącznie kobiet. Wygląda na to, że swojego obozu, ale Elżbieta ma 43 lata, więc raczej dziedziców nie będzie z tego. Mogę odwiedzić siedzibę tego władcy lokalnego. Okej, okay, spróbujmy. Jesteśmy w Poznaniu. I
Okej. Powinniśmy iść do karczmy, wydaje mi się. Może tam znajdę jakąś żonę. Zobaczmy, kogo masz zrekrutować. No dobra, może żony to nie znajdę. I jakie oni chcą wynagrodzenia? Piotr chce najwięcej. Czy Piotr jest tego warty? Nie jest. Sambor. On już może być w sumie. 16? Okej, okay, i jeden. No to myślę, że Sambor może nas dołączyć. Okej, okay, nie pogardzę wysłuchaniem historii lub dwóch. Spytko, skąd znasz takie historie? Znam cechę, która nie jest aż tak ważna. Stres, stresu. 11% na to, że mój marszał się zwiększył 1. Jest 29 szansy na doświadczenie w tej dziedzinie. I też szansa, że dostanę chwilowy bonus. Okej. Okay. Wezmę to. Marszał się zwiększył 1. Nice. I jesteśmy tutaj już. No, zrobiliśmy wszystko. W sumie nie mam aż tak dużo złota, które mógłbym wydać w tym mieście. Zobaczymy, co jeszcze możemy zrobić. No, mogę kupić artefakt. To się raczej nie stanie. Okej. Okay. Krajer. Co to jest Krajer? Jakkolwiek się to czyta. Nie wiem. Możemy zapolować, możemy poszukać skarbu. To wezmę tą plotkę i możemy wracać. I możemy szukać skarbu. Jeśli się to zakończy sukcesem, to 50 sztuk złota mi wpadnie. Trochę się odstresuję. Spróbujmy. I mamy teraz mapę skarbu, którą otrzymaliśmy od Żegoty. Też podróżnika bez ziemi. No to wyruszamy. I czy chcę poruszać się z całym obozem, czy bez obozu? Ten obóz nie jest za duży, więc poruszanie się z nim to nie powinno jakichś wielkich trudności sprawiać. Póki co siedzimy, wygląda to pod Poznaniem. Dobra, przenieśmy się. No nie, tak daleko to może nie chcę. Ale mam cały czas mapę skarbu. I mam ten kontrakt, tak? Czy to może anulowało ten kontrakt, że wyszedłem z tego widoku? Nie wiem. Jeśli skarb nie zostanie znaleziony, to trudno. Ale mamy tutaj cały czas tą decyzję. Organize travel i udam się tam bez całego obozu. Jednak mamy tutaj opcję podróży. Możemy zapłacić, żeby na przykład zminimalizować zagrożenia albo przyspieszyć tę podróż. Złoto dostaję pasywnie, ale nie wiem czy... 20 sztuk złota na to, żeby zatrudnić najemników, którzy będą chronić. Możemy wybrać dwie takie opcje. Spróbuję tam pójść bez tego obozu. I kto będzie teraz drugą osobą w łańcuchu dowodzenia? Oni mają to swoje aptitude. Wszyscy mają średnie. Elżbieta będzie miała cechę, że jeśli zaakceptuje ją jako drugą w łańcuchu dowodzenia, to będzie miała cechę, że się zapracowuje na śmierć. Będzie troszkę bardziej zestresowana, ale dostanie spory bonus ze statów. Reszta z nich tego nie ma. Ale dostanę haka na Mścisława. Albo Stefan po prostu będzie mnie bardziej lubił. Elżbieta będzie drugą pod moją nieobecność, jeśli myślę. Okej. Okay. Kijew, Kole.
mogę je wyciągnąć po prostu, bo mam cechę, że jestem robust i silny, więc to jest prosty wybór. Okej, okay, bestia. 7% szansy na śmierć. Jak umrę, to nie ma nikogo, kto mógłby mnie zastąpić, ale to tylko 7% szansy, no chyba nic się nie stanie, dobra. Ale zyskałem dużo prestiżu, bo jednak się udało. Pożar w nocy. Albo uciekamy. Tu jest szansa tylko na rany, a nie na śmierć. 13% i jest znowu szansa na prestiż. Stefan został ranny. To nie tak źle. Martwiłem się tylko o siebie. Okej, okay, z racji, że on jest ranny, to albo możemy dać mu się uleczyć, ale podróż będzie przedłużona 21 dni. Albo Mścisław może go spróbować uleczyć, tylko że jest szansa na to, że on dostanie zapalenia płuc, no to przedłużę tą podróż. Okej, okay, wygląda na to, że Elżbieta i tak z nimi, z nami podróżuje. No, mogę ich zachęcić do uformowania przyjaźni. Albo ich rozdzielić, żeby nie formowali może spisków między sobą przeciwko mnie. Niech się zaprzyjaźni. Okej, okay, spotkaliśmy jakiegoś maga. Albo kogoś, kto się przedstawia jako mag. Okej, okay, albo możemy ich spróbować nawrócić na naszą religię, albo po prostu możemy się tym nie przejąć, albo możemy go zachęcić do nawrócenia się siłą. Nie wyszło. Straciłem tylko prestiż. Brzmi chuj, de Outlander. Okej, okay, chcą ode mnie złota, dlatego że jestem Outlanderem. No, jeśli odmówię, to tylko i wyłącznie stracę piety i złoto. Albo mogę po prostu zapłacić, na jedno wychodzi. Tylko tutaj nie stracę piety. Okej, okay, znowu sticks in the wheel. I znowu to samo. Właśnie tam przybyliśmy. I szukamy poszlak, gdzie może ten skarb się znajdować. Zauważyłem jakąś małą jaskinię. I to wygląda jak jakaś ukryta kapliczka dla jakiegoś nieznanego bóstwa. I może powinienem poinformować swojego mocodawcę. Albo wziąć trochę złota dla siebie, stracić prestiż. Dobra, poinformujemy go. Bo on i tak zapłaci. A tamten zysk złota to było tylko 18, więc to chyba jednak była... O! I z racji tego, że miałem więcej żywności niż był mój limit, to sprzedaję nadwyżkę za 50 dodatkowych sztuk złota. Okej, okay, znowu ten ogień w nocy. On już jest ranny, jest szansa na kolejną ranę, albo dla niego, albo dla mnie. Ale udało się ugasić ogień. Jesteśmy, wygląda to, w zamieści śnieżnej. I ktoś do nas podchodzi. I chcą mnie przeprowadzić przez tą zamieć za opłatą. 15 sztuk złota. Możemy go przekonać, że warto nieść pomoc dla samej pomocy, albo zapłacić, albo sami próbować ich zignorować i przejść przez tą zamieć. 20%, 12% szansy na to, że pójdziemy dalej. 62% szansy na to, że będziemy tam czekać 14 dni. Okej, okay, mamy opóźnienie, 14 dni, nie szkodzi. Znowu te kije w koła wchodzą. I znowu prestiż za darmo.
Ktoś ma odmrożenie. Przeczytam raz manuskrypt o potencjalnej kuracji. No, więcej niż 50% szansy na to, że on straci tą średnią karę do zdrowia. Albo większa szansa, albo no trochę, że... No. Spróbujmy. Okej, okay. To zostało uleczone. To zadziałało. Ona jest zmęczona i boli ją głowa przez to, że słyszy kopyt. Będzie miała kaca przez 3 miesiące. Ale to nas nie spowalnia. Możemy spowolnić, bo widziałem, że nie miało to żadnego wpływu na szybkość podróży. Znowu bestia. Mimo tego, że jest to 7% szansy, to jak nie mam dziedzica, nie chcę ryzykować za często śmierci tej postaci. Będziemy uciekać. Zyskamy trochę stresu, bo postać jest odważna. Stracimy trochę prestiżu, ale no, nie chcę ryzykować. Aż tak często przynajmniej. Okej. Okay. Jest tu jakiś niedożywiony chłopiec, którego możemy przekonać, żeby dołączył do obozu. No. Jako, że nie mam dziedzica i nie wiem, jak tutaj wygląda kwestia dziedziczenia. Chyba kwestia dziedziczenia jednak nie wygląda tak, że będzie to dziedzic krwi. Tylko będzie to dziedzic mianowany, tak? Bo no, nie mamy tytułu, który byłby dziedziczony według prawa. Tylko po prostu sobie żyjemy, jak chcemy. Więc on już ma cechę Rowas, więc potencjalnie jest dziedzicem. Dlatego przyjmę go do obozu i... Okej, okay, jestem już jego wardem. Jestem już tą osobą, która go szkoli. I mogę wpłynąć na jego osobowość, tak żeby zyskał cechę odwagi. Zyskam trochę stresu, ale... To jest 45% szansy na powodzenie. I to się udało, tak? Więc mamy tutaj potencjalnie dobrego dziedzica. Spróbuję i tak znaleźć żonę. Bo może tak się okazać, że ta postać, która będzie naszym biologicznym dzieckiem, odziedziczy te cechy, a to są całkiem dobre cechy, które tutaj mam. Przynajmniej pod ten styl życia. I ta postać będzie mogła no, zostać wybrana zamiast ten nasz nowy podopieczny, który nazywa się Goszczon. Dobra, jesteśmy z powrotem w obozie. Mamy trochę złota do wydania. I... Moglibyśmy wziąć ten wózek na bagaż i to zwiększy... To da nam w ogóle opcję rekrutacji Men-at-Arms, którzy w sumie nie wiem, ile będą kosztować dla takich najemników, dlatego wybuduję to. I to też zwiększy ilość tego jedzenia, które możemy przechowywać. Poczekam, aż ten budynek się wybuduje, zanim zaakceptuję kolejny quest. Ok, jacyś głodujący żołnierze, czyli ktoś znowu przychodzi do obozu, głodujący już trzeci raz i prosi o pomoc. Możemy mu ukraść artefakt, możemy mu ukraść złoto. I mamy styl życia bandyty, który możemy zyskać doświadczenie. Jakie są jego staty? Zero prowess i ma 60 lat. Nie chce go u nas, więc go obrabujemy. A ten jego artefakt? Prowess plus 2, plus 10. Fertility, no, płodności, prestiż, efektywność rycerzy, okej, okay. No to kwestia rozwiązana. Mam trzy artefakty, których w sumie nie noszę. Dobra, na pewno założę ten, na pewno założę tą, te mapy. One nie mają dużej wytrzymałości, ale będziemy mogli na przykład je reperować. Okej, okay. Jak powiedziałem, poczekam, aż ten budynek się wybuduje. I zobaczę, co potem mogę zrobić, bo najlepiej bym chciał jeszcze poszukać czegoś, co jeszcze więcej złota daje. Oni
chcą się pobrać. No nie wiem, czemu miałbym im odmawiać. Barber Stands. Kolejny poziom kosztuje 180. Ja mam 99. Nie mam innych slotów na budynki, więc albo muszę rozwinąć pawilon, co mnie będzie kosztowało 200. No to nie pozostało nic innego niż poszukać kolejnych questów. Tutaj jest też coś, ale to są... Okej, to są questy dla lokalnego lorda. A to jest quest... To jest kryminalny quest. Okej, to kryminalne questy są tak oznaczone. Myślę, że dla odmiany możemy popracować dla lokalnego lorda. I co on chce? Walczyć z korupcją, czyli pewnie z bandytami. Morawia ma dużo bandytów. I ogólnie, no, złych ludzi, tak. 156. Ale tylko jeśli będziemy mieli exceptional sukces, czyli taki krytyczny sukces. Zwykły sukces też da złoto. To bierzemy to. Okej. Okay. Czyli są tu hrabstwa, których jest jakiś niepokój społeczny. I musimy nad nimi zapanować. Mam nadzieję, że to się da wykonać bez posiadania żołnierzy. Okej. Przemieścimy się tam. Obóz zostaje pod Poznaniem. I są trzy potencjalne zagrożenia na drodze. Góry, las, wzgórza. Chcę oszczędzić złoto, więc... Nie będę nikogo zatrudniał i chyba dotarliśmy na miejsce bez żadnych eventów. Mamy tutaj chłopa, któremu najwyraźniej nie podobają się rządy jego lokalnego władcy. Najwyraźniej ta chłopka opowiada o tym, co tu się dzieje, że ten władca ich wyzyskuje i tak dalej. Albo mogę ją uciszyć siłowo. Albo mogę zacząć knuć przeciwko temu władcy razem z tymi chłopami. Nie wiem, czy to jest metoda, żeby prędzej czy później zyskać ziemię. Bo oczywiście prędzej czy później chciałbym się osiedlić, ale jak już będę miał poczucie, że widziałem tyle, ile chciałem zobaczyć w tym nowym trybie. Więc uciszymy ją. Okej. Okay. I jedno hrabstwo jest już pod jego kontrolą. Idziemy do następnego. Okej. Okay. Jakbyśmy mieli wyższy poziom dyplomacji, to byśmy mogli tych podróżników przekonywać lepiej do tego, żeby nam pomagali za darmo. Myślę, że nasza podróż może się po prostu przedłużyć. I tutaj jest to samo. Możemy tych chłopów uciszyć. No i co? Kontrolujemy już dwa hrabstwa, ale on teraz wysyła nas do Cieszyna. Czyli co? No dobra, zobaczmy, jak tam przyjdziemy. I właśnie przyszliśmy. 58% na krytyczny sukces, no ale wydaje mi się, że po tych dwóch sukcesach, które już odnieśliśmy, to powinniśmy go odnieść tak czy siak. To samo, uciszamy ich siłą. Kije w kołach. Wydaje mi się, że ten kontrakt jest wykonany i jest wykonany. Zyskaliśmy też doświadczenie. Okej, no dążę po prostu do Galanta. Co mu się Goszczynowi nie podoba. Ach, on chce odejść. Chyba nie odszedł. No nie.
Jest, został w obozie. Ok. To teraz myślę, że kolejny poziom Barber Stentu. Większy przychód. A nie chcę wydawać całego. A, jeszcze coś w sumie chciałem sprawdzić. Man at Arms. Bo teraz powinienem mieć jakiś już. Wybudowałem ten baggage train. Max size off. Ok. To zwiększa maksymalny rozmiar Man at Arms, ale nie mam żadnego capacity. Mam. No właśnie. Ok. No to jeszcze nie zrekrutuję żadnych żołnierzy. Ale dzięki temu wybór jest prosty. Na razie jeszcze inwestuję w pasywny przychód. I z racji tego, że ten quest był całkiem prosty, to wezmę taki sam kontrakt. Zobaczymy, może tym razem będą jakieś inne eventy. Jeśli nie będziemy w stanie się wyżywić przy pomocy kontraktów i jeśli je wyczerpiemy, bo to był drugi z dwóch, które były dostępne, no to będziemy akceptować kontrakty kryminalne. Znowu ma jakieś problemy z byciem w tym obozie. Okej, bo on został wychowany przez dzikie zwierzęta i chce tam wrócić. I nie jest w stanie za bardzo mówić. No, żeby być bandytą, to mowa nie jest mu jakoś specjalnie potrzebna. Ale zapytał mnie, czy mogę być jego ojcem. Goszczon, syn wilków. Mogę go adoptować. Stracę trochę tego rodowego renown, ale mam zero. Więc nie wiem, czy to pójdzie w minus. Czy to zostanie na poziomie zerowym. Okej, poszło w minus. No, z racji tego, że nie mam na ten moment jak spłodzić potomka, to właśnie spróbuję go adoptować. Ale mamy teraz dziedzica, więc jeśli umrę w walce, to gra się nie skończy po prostu. Sorry za to skrzypienie, to jest krzesło. Dobra, ta decyzja daje największą szansę na to, że nie zostanę melancholikiem, ale zostałem. Co melancholia daje? Minus 1 do Marshall, kara do zdrowia, może się jakoś z tego wyleczymy. Okej, to jest taki sam event. Jest szansa na to, że. Okej, że on dołączy z powrotem do swojego króla, czy tam władcy. Okej, idziemy do następnego hrabstwa. Znowu event z tą bestią. Ale teraz jak ucieknę, to jest duża szansa, że będzie załamanie nerwowe. Udało się ją pokonać. Teraz mam dziedzica, więc można prędzej podejmować takiego rodzaju ryzyko. Ktoś znowu jest chory. Sambor. Mścisław niech spróbuje go leczyć. I Sambor dostał zapalenia płuc. No to jeszcze nie znaczy, że umrze. Zwiększyło to tylko szanse. Okej, kolejny tego typu quest. Idziemy do ostatniego hrabstwa. Widzę, że są trzy hrabstwa w tym questie, w razie jakby w jednym się nie udało, tak? Albo, nie wiem, jak będzie nasza egzystencja trochę była, czyli zabezpieczona, będziemy mieli dziedzica, będziemy może mieli dwóch potencjalnych dziedziców, to będę na przykład spróbował stanąć po stronie chłopów, po prostu, żeby zobaczyć, co się może stać, bo ciekawi mnie właśnie, czy to będzie opcja na to, żeby na przykład sprzymierzyć się z nimi chłopami i przejąć takie hrabstwo. Okej, event z wychowywania tego syna. No, zobaczymy, czy okaże się dobrym ojcem. No, ale 95% szans na sukces. Nie wygląda na to, że on zyskał pewność siebie.
W ogóle to widzę, że to nie jest taka typowa edukacja, jak byśmy wysyłali dziecko właśnie do jakiejś szkoły, tak jakby w tym typowym Crusader Kings, tylko on po prostu jest wychowywany przez te zdarzenia losowe. Więc jestem ciekaw, czy pod koniec tej edukacji on będzie miał na przykład cechę edukacyjną, tak jak właśnie taktyk, nie wiem. Ile zyskaliśmy tutaj złota? Wygląda na to, że... Bo maksymalna... Okej, okay, mamy też poziom sławy. No, ale to przez prestiż. Tam maksymalna nagroda to było 160, a teraz są 32, bo w sumie ostatni event mi nie wyświetlił, ile dokładnie dostaję. Okej, okay, mogę stracić trochę żywności. A, to jest znowu ten event z... Znaczy, no to jest event z pleśnią naszej żywności. No 20% szansy oczywiście, znowu zachorował. Okej, on się oddala na skraj obozu, tak? Okej, zostanie w obrębie mojego wzroku. No, idź tam, zyskuj doświadczenie. I czy mamy jakiś głębszy wgląd do edukacji Koszczona? Nie widzę, on cały czas jest niedożywiony. No czemu po prostu, no, nie zostanie w obozie i czegoś nie zje? Okej, okay, mamy Barber Stand na trzecim poziomie. Powinniśmy dostać 0,6 sztuk złota. Domyślam się, że to 0,1 idzie na wypłaty członkom tego obozu. Mimo, że w sumie żadnych funkcji specjalnych nie przypisaliśmy. Mamy tutaj patrona, który mógłby nas przyjąć pod swoje skrzydła, tak? Czekajcie. Tam było wyświetlone, że to jest Brno. Czy to jest Brno? Nie wiem, nie byłem najlepszy z geografii. Może poczekam, aż on wyjdzie z tej choroby. Okej, łatwo jest cieszyć się wolnością. Ale każdej nocy liczę na to, że chciałbym osiedlić się gdzieś. Albo mogę zdecydować, że podoba mi się to życie. Albo zostawić swoje opcje otwarte. Albo liczyć na to, że zyskam jakąś ziemię i że zyskam cechę, no, chęć posiadania ziemi. Ta postać będzie... Zatrzyma się przed niczym, aby zdobyć jakąś ziemię. Okej, okay, to mi daje Casus Belli Adventurous Invasion, tylko że nie mam ludzi. Okej, okay, na razie jeszcze będę grał jako wędrowiec. Nie chcę od razu w sumie się osiedlać i kontynuować typu Crusader Kings. Na razie zdecyduję, że zostawię swoje opcje otwarte. Okej, okay, nie jestem już chory. Co my teraz mamy? Dwa znowu questy. Walki z korupcją. Teraz muszę zarobić odpowiednią ilość złota, żeby rozbudować pawilon i zacząć w końcu rekrutować żołnierzy. To może wtedy będzie szersza opcja na questy, które mogę wykonywać. No bo na razie te opcje są dosyć zamknięte, przynajmniej jeśli chodzi o to, w czym się specjalizujemy, czyli w walce. Okej, okay, błota są napastowane przez bandytów tym razem, tak?
No i przez to, że on rozgłosił, że jego ziemie są napastowane przez bandytów, to możemy, wygląda na to, że wyczuliśmy tutaj możliwość dołączenia do bandytów i rabowania lokalców. No nie wiem, jak czytałem pierwszy raz opis tego questa, to wydawało mi się, że będziemy mogli stanąć albo po stronie właśnie tego lokalnego lorda i pozbyć się tych bandytów, a przynajmniej spróbować pomóc. Ale czytajmy może eventy w sumie. Kiedy zbliża się zmierzch, to zbliżamy się do końca jakiegoś łańcucha karawan, napisane train, ale domyślam się, że to pociąg nie jest. Ale mężczyzna na samym czele nosi drogą odzież i prawdopodobnie posiada pieniądz. 91% szansy na to, że wygram z nim w walce wręcz i da się obrabować. Okej, okay. I tutaj zyskuję kolejne 50 sztuk złota? Nie, to już było wszystko. Goszczon. Czyli co, mam szansę teraz przekazać mu albo skill dyplomatyczny, albo mieć szansę na to, że nauczy się trochę militarnego, albo trochę go straci. No to biorę tą pewną decyzję o tym, żeby zwiększyć jego umiejętności dyplomatyczne. Okej. Okay. Nie zebrałem odpowiedniej ilości złota. Tutaj jest kontrakt na to, żeby kogoś porwać. Zależy mi na tym, żeby rozbudować ten pawilon. To jak najszybciej. Więc przyjmę tego questa, który jest znowu trzecim z tego rodzaju. Zachęcaniu chłopów do tego, żeby byli posłuszni. Bo chcę po prostu rozbudować pawilon i zobaczyć, czy posiadanie żołnierzy odblokuje mi więcej opcji. To już nie jest aż tak wysoka szansa na to, żeby od razu odnieść sukces, ale i tak spróbuję. No, wygląda to, że sukces został i tak odniesiony. 41%. Okej, okay. Dalej się udało. Jeszcze zyskałem. Okej, okay, idziemy dalej. Ogólnie próbuję też tych opisów eventów jakoś specjalnie czytać, żeby nie spowalniać tutaj za bardzo. ...58% szansy na to, że to będzie krytyczny sukces. Tak? Okej. Okay. Był to sukces, tak czy siak. Więc rozbudowuję teraz pawilon. Potrwa to 10 miesięcy. Co przy tej szybkości rozgrywki jest momentem. Okej. Okay. Przeprowadzając zwiad na czele obozu... Natrafiam na handlarzy. Są zebrani wokół jakiejś ruiny. Ale jest przez nich okupywana ta ruina. Po prostu nie wygląda już za dobrze. Mają dosyć standardowe towary, jedzenie. Ale nie wabią dużej ilości. Okej, ale bardziej zainteresowała mnie ta ruina, bo ma bardzo ładne ściany. I możemy przeszukać tą ruinę. Nie mamy szansy na znalezienie artefaktu. On się trochę też stresuje przez to, że jest odważny, albo możemy kupić od nich żywność. Okej, mamy miecz. Nie jest to jakiś najlepszy miecz, ale nie jest. Ale jest to miecz. +2 do prowess. Glory Hunt.
jakbyśmy mieli wasali, to by była większa... To by więcej wojska nam dostarczali. Ins and outs. Okej, okay, wchodzimy do jakiejś karczmy. Okej, okay, i nie chce nas przynieść do środka. Możemy z nim walczyć. 5% szansy na śmierć. I... No, 5% szansy na jego śmierć. Doświadczenie jako bandyta. Ale większa szansa na to, że po prostu mu zapłacimy. No, zapłaciliśmy mu za nocleg. Okej, okay. On albo dostanie psa, albo odmówimy mu posiadania psa i straci nas opinię. Niech ma tego psa. Okej, okay. Możemy zyskać cechę River. W sumie nie wiem, czy będziemy w stanie rajdować. Rajdowanie będzie dosyć ryzykowne z taką małą ilością żołnierzy. Dobra, zawsze będę próbował ataku. Bo ten River może się okazać, że będzie dosyć pożyteczny. Odblokowaliśmy kolejny budynek. Okej, okay, i Campfire daje możliwość rekrutacji tych Men at Arms. Size of Men at Arms, Number of Knights. Okej, okay, mamy jeszcze jakieś eventy, które możemy. Może jakieś aktywności, które możemy wykonywać w tym obozie. To blokuje aktywność, żeby po prostu imprezować przy tym ogniu. A to zwiększa ich damage. Ostatecznie mógłbym oba te budynki mieć w tym obozie. Nawet jeśli wejdę prędzej czy później w negatywny dochód. To nie powinno być aż takie groźne. Ta procentowa wartość będzie miała większą wagę, jeśli będziemy mieli jakichś żołnierzy, jeśli będziemy mieli ich dużo. Więc zbuduję teraz ten ogień obozowy. Okej, okay, on po prostu zachwyca się nad swoim obozem. Attraction opinion plus 15. Zdyscyplinowany. Albo prestiż. I utrata stresu. To jest to, czego mi potrzeba. Dobra, z tego co widzę, to już ten odcinek trwa całkiem długo. Ale będzie z tego seria. I plan na tą serię jest taki, że ostateczny cel to by było właśnie się osiedlić i dojść może, jeśli się uda, do tytułu jakiegoś właśnie imperatora. I może stać się częścią Imperium Bizantyńskiego. Tego jeszcze nie wiem. Ale podobno są nowe rzeczy dla Bizancjum. Więc dzięki za oglądanie. Dzięki za zostawiane lajki, suby i tak dalej. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.